Dzień dobry, jesteśmy na grobie mojego taty, żołnierza niezłomnego, Sławomir Ziembiński, u Tadeusza Ziembińskiego. 16 lat mija od jego śmierci. Tutaj jest mama. Powiedz coś, mama, o tacie. 16 lat mija, ja czekam na śmierć i nie ma. No ty nie czekaj na śmierć, tylko ty tutaj się pomódl. Ja chcę dołączyć do mojego. Dobra, no tutaj synowa jest też, co powie. No, ja chciałam się pomodlić. No to módlcie się. Pomodlimy się wspólnie. Groby są już posprzątane. Te cztery groby są odezwane. Modlimy się. Na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty. Święta Maria, Matka Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dobry Jezu, Anasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, Anasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Amen. No tak to jest, no tutaj widać, wszyscy tu sprzątają, porządki robią. No to jest czas właśnie. Dzisiaj mamy 29, jutro piątek, jutro 30 i niebawem już będzie święto zmarłych. Tutaj nawet zieleń też sprzątają groby. Te, które są stare, bardzo to trzeba posprzątać. Co to za grób? Tutaj zaraz zobaczymy, czyli to grób. Ja tu się przejdę, bo jeszcze pójdę na grób pirata. A to czyj grób jest ten? Tutaj to jest Nowokowska, 888, bardzo stary, 888 rok. No, zabytek. Zabytek, można powiedzieć. No bo to jest zabytek. No właśnie. Więc jesteśmy na cmentarzu garnizonowym. Tu potężne drzewo rośnie. O, jak zarośnięte, ale pięknie się u góry ta korona na boki rozeszła. I obrośnięte całe. Takie ładne drzewo. Idziemy dalej. Zobaczyć tutaj, co mamy. Tutaj mamy, tu nawet mamy Nowak Hot. No tutaj widać wielbłądy. No widocznie to była podróżniczka tutaj, Kinga Hoszcz. Kinga Hoszcz, to jest pewnie jej pomnik. Idziemy dalej. Świętej pamięci Trojanowicz. Tutaj widać inne groby. Szukamy naszego, no jako czerwony korsarz, kontradmirał, dowódca morskich drużyn strzeleckich. Muszę poszukać grobu naszego gdańskiego pirata, czyli Andrzeja. O, tu jest Podjacki, Henryk Podjacki, Mieczysław Podjacki. Ale tu gdzieś będzie grób naszego gdańskiego pirata, bo on tak był nazywany. Andrzej Sulewski. No szukamy, szukamy. O proszę, jest tutaj, proszę. Mamy tutaj, zaraz świeczkę zapalimy. Andrzej Sulewski. 23.05.45. A zmarł. Andrzej zmarł, pirat gdański. W 2010 Andrzej zmarł. To jest Andrzeja grób. Nieduży. No, chciałem powiedzieć, że jego imieniem świętej pamięci też Paweł Adamowicz nazwał tramwaj. Andrzej Sulewski ma tramwaj, co się zowie pirat. Jeździ po Gdańsku, upamiętniając jego działalność. No cóż, Andrzej był znany z tego, że kultywował tradycje morskie tutaj w Gdańsku. No ja to teraz robię jako czerwony korsarz, bo generalnie Gdańsk jest miastem kaprów. W 1627 roku, chciałem powiedzieć, bitwę pod Oliwą wygrali kaprzy gdańscy, bo król dozbroił te okręty, dofinansował i pogoniły Szwedów te statki. Jeden okręt admirał został zabity, szwedzki, a jego okręt wszedł do twierdzy Wisłouście pod eskortą polskich okrętów. No niechcący też trafiła kura naszego admirała i oboje leżą w katedrze oliwskiej teraz.
ci admirałowie z bitwy pod Oliwią. Pozdrawiam wszystkich z cmentarza w Gdańsku. To jest cmentarz garnizonowy i jesteśmy tutaj właśnie. Tu widać, że tu już liście ściągają, porządki się robi, a za chwilę to się zaroi od ludzi. I pierwszego, drugiego, no i pewnie jutro też już, bo to sobota. Sobota jest dobrym dniem, bo przyjadą ludzie z całego kraju, będą odwiedzać swoich tutaj zmarłych. No ale się już znicze palą, kwiaty stoją, porządek jest porobiony na grobach, widać, tak to wygląda. I tak to wygląda, tu się wodę nabiera, można sobie grób myć. Myśmy też grób umyli. Tu Maria Pastwa. No to kaczorek, kolorowe zdjęcia ładne. No cóż, ludzie dbają o swoje groby. No. A tu grób mojego taty. Tadeusza Ziemińskiego, no mama już poszła, także ja też idę i pozdrawiam wszystkich widzów Pomorskiej Telewizji Narodowej. Dla was cmentarza garnizonowego, redaktor Sławomir Ziemiński. Dziękuję bardzo.